mocy przywileju wydanego w 1580 roku przez hetmana Jana Zamoyskiego i potwierdzonego przez króla Stefana Batorego, Zamość zyskał prawa miejskie. Budowę zaczęto już rok wcześniej od wzniesienia rezydencji zamojskich. Głównym wykonawcą projektu był włoski architekt Bernardo Morando. Postanowił uczynić Zamość modelowym renesansowym miastem. Morando zaprojektował najbardziej charakterystyczne obiekty, które do dziś można podziwiać w Zamościu. Kamienicę, ratusz, bramę lwowską i kolegiatę. Miasto należało do województwa ruskiego, którego stolicą był Lwów. Wchodziło ono w skład historycznej Rusi Czerwonej. Kiedy jednak Jan Zamoyski założył w 1589 roku ordynację zamojską, Zamość został jej najważniejszym ośrodkiem. Jeszcze pod koniec XVI wieku w mieście powstała Akademia Zamojska. Była to wówczas trzecia, obok Wilna i Krakowa, uczelnia wyższa w Rzeczpospolitej dla studentów z Polski i Litwy. Wiek XVII to okres świetności miasta. Wówczas wybudowano wiele pięknych, renesansowych kamienic. Głównym celem było wprowadzenie całkowicie murowanej zabudowy i unikanie budynków drewnianych. Miasto skupiało wiele narodowości. Ormian, Greków, Żydów czy Włochów. W związku z ich obecnością powstawały świątynie różnych religii i wyznań, z których część zachowała się do dziś. Niepokoje XVII wieku nie ominęły Zamościa. W 1648 roku miasto było oblegane przez Bohdana Chmielnickiego, stojącego na czele buntu kozaków. Zamość nie został jednak przez nich zdobyty. Podobnie podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku, po nieskutecznym oblężeniu, Szwedzi musieli odstąpić od miasta. Fortyfikacje po raz kolejny zdały egzamin. Niestety w początkach XVIII wieku wybuchł kolejny międzynarodowy konflikt, zwany przez historyków III wojną północną. Wojska szwedzkie, a następnie saskie, zajęły Zamość. Punkt kulminacyjny zmierzchu potęgi Zamościa nastąpił w 1772 roku podczas pierwszego rozbioru Polski. Miasto znalazło się w granicach ziem austriackich. Zaborcy zdecydowali wkrótce potem o zlikwidowaniu Akademii Zamojskiej, widząc w kształceniu polskiej inteligencji zagrożenie dla swojej władzy. Zamość odegrał ważną rolę w polskich zrywach narodowych. Podczas wojen napoleońskich miasto zostało odebrane Austriakom. Jednak po upadku Napoleona Zamość został odbity przez Rosjan i przyłączony do zależnego od cara Królestwa Polskiego. Fortyfikacje Zamościa zostały naprawione i rozbudowane przez Rosjan. Podczas powstania listopadowego twierdza była ostatnim punktem oporu broniących się Polaków. Musiała jednak skapitulować w obliczu blokady miasta. Po powstaniu styczniowym straciła swoje taktyczne znaczenie. Jej fortyfikacje były przestarzałe i nie spełniały już funkcji obronnych w sposób wystarczający. Decyzję o rozbiórce umocnień podjął car Aleksander II. Część budowli jednak przetrwała. Zaadoptowana na cele handlowe, magazynowe, a nawet szkolne, a w późniejszym czasie muzealne. W 1918 roku Zamość wrócił do odrodzonej Rzeczpospolitej. Rozwój i poszerzanie granic miasta zahamowała II wojna światowa. We wrześniu 1939 roku Zamość został zbombardowany przez wojska niemieckie. Wskutek prowadzonych walk, wysiedleń i egzekucji miasto straciło połowę swoich mieszkańców. Współcześnie Zamość znów może się rozwijać.
1992 roku zabudowa Starego Miasta została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.